Witam Was serdecznie, kochani. A wita się z Wami oczywiście Mariusz z kanału Marioland. A to już odcinek 12 z gry Contraband Police. I dziękuję serdecznie, już mamy 1050 subskrypcji, bardzo ślicznie dziękuję. Lecimy dalej, lecimy, co chodzi o subskrypcje, łapeczki i komentarze. Bardzo ślicznie, pięknie dziękuję wszystkim. Teraz tak, mamy opuszczony motel, spieszmy się, bierzemy magazynki. No i co? Udajemy się w miejsce motelu Karat. Pan niech tu poczeka, wie pan, bo ja mam pilną sprawę. Maksimow, jedziesz ze mną? Szolek. A szklanek nie bierz ze sobą, a ten co, śpi? Nowik, jedziesz ze mną? A spada... Dobra, no to spadam, jak spadajcie, to spadajcie też. Dobra, nie ma czasu, 3 minuty, prawie 4 minuty, lecimy. Do hotelu Marat. A ty czego tu stoisz? Na boków. Znego daj nara. Nara, nara, no nara. Rypnin, nara. No to co? Światła. Dobrze, jedziemy. Hotel Marat. Minuty 20 sekund. Mam nadzieję, że zdążę. Jezus, ale że go minął. Aż mi ciepło się zrobiło. O, motel Karat. Jesteśmy i co? Zaparkujmy jak prawdziwy strażnik. Wyjmij broń. Co tu się dzieje? Jakiś samochód? To jest Fiacik nasz, albo Łada, nie wiem. Spójrzmy co. Kolego! Co tam robisz? Chowanego się bawimy. A co to jest? Znajdź wejście do budynku. Już idę, poczekaj. Nie, słyszycie kochani, co tu się... To, o... Kamaz? Nie. Liaz? Kamaz? Tatra? Dobra, znajdź wejście, a gdzie jest wejście? No to się za... No chłopie, ale wyskoczył jak Filip z konopi. No zesrałem się. Ale za pierwszym strzałem ma być, a nie... Ma być headshot, a nie takie... Strzelanie to wiecie co. Przeładuj. Ale akcja. Action. Gdzie mam iść? Tutaj. Puszkaś ty kurca, tu wyłazisz mi tak. Przeładuj. A nie widzicie? Co tu? Jaki tam kutwa policzka bydłok? No patrz. Jako świnia. Pomocy tu. Kaj ty ryczysz, chłopie, kaj ty jesteś. Jaś wyleci jakiś. Patrz ilu się. Wychyl tam łeb. Headshot? Chyba był headshot. Napiszcie mi w komentarzu, czy był headshot. Aż skubany. Wybaczcie, ale ja nie mam takiego... Ja nie byłem w wojsku. Nie mam takiego cela. Ujebany! Ale ma karabin. Kurde. Co tu chciałeś, kolego? Co ty chcesz tu? Następny, no zobaczcie, no. Ale tak się tutaj to bawi, ja się tak bawić nie będę, no. Bez przesady. Pyk jeden, pyk drugi. I ładuj, przeładuj, no.
Tarapaczek wybiegnie. No chodź, 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 chodź. Halo? No chodź, chodź, chodź. Nie bój się, nie bój się. To nie boli. Dobra. Śmiechy śmiechami, żarty żartami. Ale tu się robi niebezpiecznie w tej grze, naprawdę. A co temu panu się stało? Dlaczego pan tak głową macha? Ej, kolego! No, wychyl, wychyl główkę, no! No! Ej, skubany, schował głowę. Maniek, strzelaj mu w łeb prosto. Naprawdę niebezpiecznie tu się robi. Co tu teraz? W którą stronę? Trzeba po prostu... Z głową, wszystko z głową. I się rozglądać do porządku. Ale gdzie mam iść teraz? Przeszukaj budynek. A co mam? Co mam szukać? Ktoś przyszedł. Nie, umrę! Oś ty świnio. Tu się coś otworzyło. Policja bydla! Policja bydla! Te przeładowywanie to jest masakryczne. Gdzie ty jesteś, policja bydlok? Tu. Maniek, ale celuj do porządku, a nie... Na pałę strzelasz. Chłopie, ty z karabinu do mnie, no przestań. Się tak bawić nie będę. Co ja tu mam szukać w ogóle? Na razie muszę pozbyć się tych... Patrz no. Stanął. Aj, 160 naboi, ale mam jeszcze chyba w tym, nie? Schowane w ekwipunku. Ech, jest. Jest skrubany z tym karabinem. No patrz. No szybciej. Ale przeżywam. Ale przeżywam normalnie jak na kałupę. Dawaj głowę. Główeczka. Yeah! No główka, no. Co to? Już się nagadałeś? No patrz, no. Wychyl ta główka, no. No. No wychyl główkę, a nie. No trudno. Trudno. Stracimy naboje, ale... Musimy to... Jezus, chodź! Jakoś... No, co to? Porozmawiamy z zakładnikiem. Co gadasz? Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Jest tu ktoś z tobą jeszcze. Kim ty jesteś? Przeszukaj ciało. A kaj pociągnie. Swobodny Mejno! Co ty tu masz? O, flaszka. I cigarety. Dobra, bo mi się okurzyć, a zachciało z tego wszystkiego. Uff. Sam tu jesteś. Wyweź nad czas. Oberankowe kryminali, weź to turo krwawofista. Meno, mano, Piotr Kawka. A ja madre hasilać, interio ministra. Terrori łowna. Wybaczcie, ale pozwolę sobie na miniaturkę. One znają ta madre drobnyje, ać kryjówków, a talok. Hurka! Swobodni meno! My madre alarać, a da ony podjedzie! Ale kto tu będzie? A, obrękowa, tak? Czy krwawe pięści, bo ja już nie wiem. Piotr Kawka, przychodzisz w samą porę. Zbiry obrękowa chciały przekazać mnie krwawej pięści. Nazywam się Piotr Kawka. Jestem asystentem ministra spraw wewnętrznych. Rebelianci polują na mnie od jakiegoś czasu. Wiedzą, że znam szczegóły ataków na ich kryjówki. Nie ruszaj się, bo czytam! Prędko rozwiąż mnie i uciekajmy stąd. Oni zaraz tu będą. Uwolnij, zostaw. Uwalniamy. Hurka! My
mi madre alarać! W obawie przed plotkami swoich politycznych rywali, Kafka postanawia zataić sprawę swojego porwania, grożąc oskarżeniem o współpracę z krwawą więźnią. Zmusza cię do milczenia oraz pomocy w opuszczeniu karikatki. Komisarz jest zadowolony z rozbicia kolejnej kryjówki gangu Oberankowa. Nigdy jednak nie poznaje całej prawdy. Tak widzicie, kochani, no... Pan Kafka sobie zataił sprawę i musiałem go wywieźć z karikatki. Z Akaristanu. Bardziej co? Stanąłeś po stronie rządu. Dobrze. Dobrze. Trochę przeżywałem, ale przeszedliśmy to, albo przeszedłem. Cześć, Kowalski. Sny jego dary, to wszyscy jesteście z rodziny Nowika, dobra. Ja już mam was dość. Dobra, no skontrolujmy coś, nie? Wysiądź pas pojazda. Obar, nie madre problem. No wyjdź. Nie gadaj tyle, bo cię zjedzą motyle. Pokaż buźkę. Dobra, broda, wąs, brak. Dokumenty. Proszę od dokumentów. Chłopie, chaj mi to ciśniesz, te dokumenty. Dobra, sprawdźmy. Buźka, to. Dobra, pasuje. Teraz tak, jak mamy z tym... Z tym czymś, bo ja tego nie umiem. O, czyli brak, tak? Mhm. To czyli trzeba polegać na wzroku, tak? Adalet Ozyturk. Z paszportem się zgadza. Adalet Ozyturk. Też się zgadza. A z listem przewozowym? Adalet Ozyturk. Też się zgadza. Numer paszportu. I numer paszportu 2342. Pasuje i 7N3D. 7N3. Kto mi tu chodzi? Kowalskiego tak słychać? Nie. Bo Maksimow. Siedni se tam i se zakusz, Maksimow, bo ty chodzisz, nie. O, proszę, no. Nowik wstał i co ty robisz teraz? Gimnastykujesz się, a? Nowik, proszę cię, idź zrób w końcu po tej kawie, bo ja już 12 odcinek nagrywam z twojej roli, a ja żadnej kawy jeszcze od ciebie się nie napił. Dziękuję bardzo. Dobra, lecimy dalej. Albarak. 18 listopad, 8.1, dobra. I 8 październik, 8. Pasuje, do pracy pan jedzie, tak? Dobrze, sprawdźmy wagę. 720, 909, Mikros. Jest to Mikros? Tak, jest to Mikros. Numer rejestracyjny XWW6532, PK. Numer rejestracyjny się nie zgadza. Pyk. Już pan, jeszcze raz, tak. Już pan se pojechał. Mhm. Pokaż pan, co pan tam wieziesz, no. Tylko ani słowa asydzenia. Bo nie wytrzymam. No, masz szczęście. Nie mogę rozprawidelić o to gruzku. No, jeszcze słowo o siedzeniu. Nie chcę słyszeć żadnego siedzenia. Pokaż, co tu masz. Dobrze, sprawdźmy, panie kochany. Podliczmy. Aj, tak? Otworzymy. 4 razy bagaż. Bagaż razy 2 i worek z nawozem razy 2. Ty widzisz, a gdzie jest worek z nawozem? Gdzie pan ma worki z nawozem? Gdzie pan to wysypał? Kolego, tu nie masz na półce. Tu żadnych worków nie widzę. Jesteś podejrzany. Poświeć sobie latarkę, a nie chodzisz. Oczami świecisz. Dobra. No to... Dobra, zaznacz. List przewozowy się nie zgadza, to zamknij, bo się nie zgadza. List przewozowy. Tak. Jest panie... od razu weź pan, bo zapomnę. Szczepienie na grypę. Nie wytrzymię z nim. Jak oni to sprawdzają? Na grypę się pan szczepił, tak? Mhm.
regulacje wjazdowe. A imię, nazwisko się tam zgadza w tym? Pokażcie jeszcze. Adalet Ozturk. Tak. Dobrze. Dobrze. No to sprawdźmy jeszcze węża, bo... Zgniłem się. O czym się, Maksimow? O czym się? O jak... Starzaczku nie widzę. W oponeczce, w karoserii, w oponeczce tu też nie widzę. Pan zderzaka tu nawet nie ma. Oponka przednia, oponka tylna. Ja ci zaraz poszukać. Nie mów mi nic o poszukać. Ja nic nie szukam, tylko chcę znaleźć, a nie poszukać. Kto nie szuka, ten nie znajdzie. Jakoś tak się to godoni. No dobra, jeszcze ten, proszę pana, jeszcze stan techniczny pojazdu, to tak, zaznaczamy, światełko raz, zderzak raz, światełko raz, no, raz, zderzaki raz, no patrz, no to Maksimow chodzi, Maksimow, nudzi ci się, Boroku, co? Powiedzcie, że on idzie się wysikać. Patrzcie. No jak? Lusterka nie ma. Jednego. Black lusterek, black. Black lusterek. Dobrze, tu by było git. Chyba nie wiem, nie widzę. Chyba dobra. Opony. Dobre. Tu Shibu chyba je. Tu. Chyba też je. Zderzak tu je. Następne światło zbite. Drugie. Tu. O! Zbita szyba. Nie wierzę, dojrzałem. No, no jestem w szoku. O! No tu chodź! No tu chodź, że szyba zbita. Opona, opona. A tu? Nie dojrzę. Już nie widzę. Dobra. Tak nie wjeżdżasz. A spak... Maksimow, jak się wysikałeś, spakuj to proszę. Pada? W nocy nie pada. Marosko, wariszu. A bo ty mówisz łada? Aha, to dla ciebie jest łada podejrzana. Mhm. To może od... Przewalił się, skuba. Ja myślałem, że tyś się wywrócił. Myślałem, że chłop zepla. Odrzucony. To mala. Jak, dlaczego? Czy ja panu muszę to tłumaczyć? Niech pan sobie w dokumentach sprawdzi. Dobranoc. Chyba dobranoc prawie, że... O, 3000 mamy. O, żadnych zakupów nie robię. Ja bym mógł zamówić i kupić karabin w końcu. I co? Perfekcyjna, no pięknie, no o to chodziło. Następny, proszę. Atajcie. Wysiądźcie z pojazda. Ej. Zamknijcie drzwi. Ile od sabik sarasta? Dokumenty. Ja, dokumenty, no, broda, fons, ja, i tu masz taki... Można wywieźć do handlu? A, no pewnie, a co pan tam ma? Pokaż. I... Co pan sprzedaje? Co to pan? Kawa, ja? Po ile pan to ma? A drogie to pan ma, a co pan kupuje? Cygarety? Jezus, stracę. A ziemniaki? O! Masz pan? O, zarobiłem. O! I co, pan ziemniaków już nie chce? O, proszę, pan będzie pranie robił, tak? Dobrze, to...
Ja mam tylko jeden proszek. A papier pan nie chce? Stracę. Czekaj pan, zobaczę, czy nie mam proszku gdzieś tam. Bo ja dzisiaj już nie będę prał. Czekaj, uspokój się, ja zobaczę, bo ja już prania nie będę robił. Nie potrzebuję. Czy ja mam tu proszek? Ja, proszek. Kontrabandu, mama, nie proszek. Tak. Dobra, a gorzołki nie chcę? Dobra, chłopie, bo... Nie mam proszku, chyba Nowik zjadł, albo Maksimów zjadł mi proszek, chłopie. Wiesz? Dobra, lecimy, boś mnie zagadał z tym handlem. O Jezu, jak się wystraszył. Co się to stało? To wszystko. Ja ci dam to wszystko. Pokaż. Buźka, broda, wąs. Och, Jezu. A dobra, jak już otwarte. A sprawdzi. Wydano dla Adan Ibra Efa przez V. Adan Ibra przez V. Królestwo RK. Numer paszportu 9JNF i 092B. Pasuje. 17 czerwiec 81 i 8 czerwiec 81. Pasuje. Odwiedziny. Aha. 2030. Wagę panu sprawdzimy. Toś pan teraz przesadził. Od razu, żeby nie zapomnieć. Waga pojazdu. Ciężko. Co my tu mamy w ogóle, bo tak dawno? 47 Jakaristan. A skąd pan jest? Królestwo RK. Sprawdźmy te papiery jeszcze, bo się rozpędzam za wiesz. O Jezu, dobro. Karta wstępu. Adan Ibra FSV. Tutaj dowód rejestracyjny. I list przewozowy. Dobra. Waga mamy sprawdzony. Numer rejestracyjny jeszcze. LPY87. Co? Co chcesz? Latajcie? Kto ma latać? Jako? Obraził się, no focha strzelił. No chodź tu, Maksimów. Ojeju. Co? Następny. Ludzie, dacie mi tą rejestrację sprawdzić. UA. Dobra, mórz. Dobra, bo... Wypakuj to, bo normalnie tak przedłużacie. Ja ci zaraz zmarnuję, ale co innego. Życie ci zmarnuje. Dobra, pokaż co tu masz. Co ja chciałem podliczyć? Zaporę? Coś mnie tu... A ty jeszcze masz. Wstań tu se, chłopeczku, i sprawdźmy. Dobra. List przewozowy. Kuchenka gazowa razy jeden. Pasuje. Worek z cementem razy jeden. Pasuje. Materiały radioaktywne razy 3. Razy 3, razy 1. Detergenty razy 1. Dobra, nie. List przewozowy się nie zgadza. Bardzo mi przykro. Pokażcie mi węża. Znaczy się węża to na tych różnych, czy nie ma kontrabandu, nie chodzi mi o tego węża, nie? Ja nie chcę żadnego węża oglądać. Plecami się odwróci zadowolony, nie? Co pan tu ma? O. Wężyk. Nie ma. Ojej, szkoda. Jeszcze wiek mu sprawdzić, bym musiał na szybko. Tak. Otóż ta klapka. Wężyk. No nie, no. I znowu to samo.
Siedzenia. Nie pobróć mu siedzenia. A... Nie powiem głośno, w co mnie ugryźć. Ma nie siedzenia w waszym tym siedzenia. A dobra. Światła, zderzak, szybu, lusterko jedno. Jest tam lusterko? Nie ma. Brak. Lusterko jedno, pyk. Mhm. Szybu, oponu. Dobra. Zderzak. Dwa światła. Dwa. Jeszcze raz powtórz, bo cię nie zrozumiałem cię, co ty mówisz. Karoseria, szyba, dobra. No i pokaż mi pan, ile pan ma lat w ogóle. A jej, sprawdziłem. A i tak pan jedzie, liść. A pan kontrabandy nie ma. Maksimow, dobrze przyszedłeś. Nie strasz mnie, tylko spakuj to. Dobra, bo nie ma czasu, chłopie. Wie pan co, przykro mi, ale odrzucony. Barasto oszipka! Nie strasz mnie, okej, gościu. Bo cię ma nie. O! O! Drzwi ci, o! Dawaj te drzwi! Kurczę, dawaj te drzwi! Następny, proszę. Jarunia, tam gazeta się świeci chyba. O co to pan wiezie? Jarunia. Wyjdźcie z pojazdu, bo pan coś tu widzę. W peczkach pan ma bir? Czy piwo? O, jakiś podejrzany typek. Mhm. Dokumenty. O, ale. Zdjęcia buźka, taki jakiś pocięty, nie wiem. Dobra. Karta szczepienia świn. Ci dam zaraz na świnkę, wiesz? Na zakat solmazy. Obejrz karta wstępu. Na zakat solmaz. Na zakat solmaz. Paszport i na zakat solmaz. Dowód rejestracyjny i list przewozowy. Na zakat solmaz. Ok. Beczka piwa. To nie bier, tylko piwo. Dobrze mówię. Dobra, numer paszportu 1C66 GVM6 pasuje. 8 czerwiec 81 13 wrzesień 81 pasuje. To odwiedziny, dobrze. Jeszcze waga pojazdu 1580. Cholera, chłopie, 1630. Waga pojazdu, przykro mi, i warila 4x4. Ale jak już 12 odcinek, tak, to będzie numer rejestracyjny od razu. Maj. My mamy kwiecień miesiąc, nie maj. Aha, maj 8231. Maj 8231, PG, dobra. Pokaż gościu, no coś ty tam wieziesz, nie? A, piwo, bir. Piwo czy bir? Dobra. Posuń się! A żeby był wąż, to Maksimow będzie mieli piwko. Beczka piwo razy dwa. A jak myślicie, będzie wąż? Chyba nie. Ta bym się napił tego piwa. Co to jest za piwo? Morąż? Brewery 1970 rok, lager. No i nie ma, no. Zderzaka, bra. Kaś, ty tak się tak ślizg. Jezus. A i tak, gościu, nie wiedziesz, bo. Bo wiesz dlaczego, nie? Ci nie muszę tłumaczyć pod sufit. Ja. Znowu pod sufitka z ptakami. O, nawet ruchoma. Sufitka. Dobrze.
Dobrze. Oponki. Kolego, a coś z tą oponą? Muszę się... Z tą oponą coś jest nie halo. No, no. Ciekawe, opona. Światełko, brak zderzaka. Co tak błysło? Ktoś mi zdjęcia syka? Misterko, brak karoserii. Wybrakowana karoseria. Sterzaczek jest, światełka są. Lustereczka są, szyba jest. Szyba jest. Szyba jest, dobra. Proszę pana, teraz tak. Tak, dobrze, podejmuję decyzję na własną odpowiedzialność. Zaś ten Maksimow, no ja nie wytrzymam. Chłopie, co tak stoisz jak stróż Boże ciało, proszę cię. Ja ci dam zarazić pan pizdu. Podejmuję decyzję na własną odpowiedzialność. Odrzucone. Nie ta oblał pana pot. Proszę do lekarza. Jak pana pot oblewa. No i sprawdźmy, co się stanie. Bunt. Perfekcyjna. No świetnie. No cholera. Następny proszę. Nie mamy czasu dzisiaj. Muszę jeszcze gazetę przeczytać. Co tak buka? Co ty robisz? Kowalski! A dajcie wariuszu komandieru. To ja... Nie wierzę, Kowalski, co ty robisz? Oszalałeś? Co ty gwoździa wbijasz? Kowalski, weź ta ręka, bo się w palca uderzysz. No nie wierzę, no chłop tutaj czaską mi, bo mówię, kiery mi to tak puko. Naprawdę twórcy, no coś pięknego, ja się wystraszył, mówię, co tak dzięcią kaś puko. Brawa dla twórców, no ta gra zaskakuje z dnia na dzień. Jak ja słucham, kto mi to puka. Dobre, dobre. Proszę wyjść z pojazdu, bo tu mi dzięcioł kaj stuka. Ojejku, uśmiałem się. Dokumenty. Odsabik Sarashta? Puśka. Okej. Juri Umitenko. Juri Umitenko i Juri Umitenko i Juri Umitenko. Po kolei wszystko przeleciałem. Dobra. Numer paszportu A690. Okej. RS81. Okej. Akaristan. Ważne do 9 czerwiec 81, dobra. I 6 maj 8. O, dwa dni zmieścił się pan, dobra. Pobeczałem się panowie i panie. Jaka waga 2809. Aha. Nie wytrzymam. No biegnij, biegnij. A gdzie mam się schować znowu? No dzisiaj mamy naprawdę akcję za akcją. Ale oni są za daleko, gdzie ja bym się nie... Tu za skrzynką. Po gazetę mi spalą. Patrz na widok, jak pięknie stoi. Strzelec wyborowy 2. Odblokowano osiągnięcie. Pięknie! Naboje, naboje. Granat! Na
A ten... chowaj się. A ten co? Kto to we mnie strzela? Patrz! Tymi granatami... O, mnie się tu schować. Ja. Ktoś tu ładnie strzel. Imigrantami tam zauważyć. Mój się przyjaciela! Kurwa! Gdzie oni są? Ale że się odsłonił, no pięknie robisz. Kto tu leży? Posuń się! Nie widzę, że tu jest akcja. Chciłeś towarzysza? No nie, chyba nie przejdziemy tego. Sześciu. Pierunie, strzelaj. Pięciu. Czterech. Snajper, ty popisujesz się tam, czy nie? Gdzie on mi to strzela? Trzech. Maniek, postaraj się. Zobacz. Postaraj się. Patrz. Ekipunek. Ja nie mam naboi. Pięknie, że się załatwił. Nie wierzę, nie wierzę, udało mi się. Odlik do robota. Iż to wypasujcie, Adamestie. Komisar Radobudru. No, kochani. Widzieliście to na pewno. Ale w dniu dzisiejszym zostałem bohaterem na swoim kanale. Sprawdźmy, co tu mamy. Nowit powraca, to jest stara gazeta. List. Ty bezduszny potworze. Oho, co to? Moja ukochana siostra Natasza nie żyje. A przez ciebie nie mogłem nawet się z nią pożegnać. Dlaczego nie pozwoliłeś mi przejechać? Czy ludzkie cierpienie nic dla was nie znaczy? Jeszcze mi za to zapłacisz. Oho. No. Tak, kochani. W dniu dzisiejszym odcinek 12 dobiegł końca i bardzo serdecznie dziękuję za oglądalność. Jak to powtarzam, co każdy odcinek na moim kanale, zostaw łapkę, zostaw suba i pooglądaj i uśmiej się do łez. I pozdrawiam wszystkich serdecznie, a pozdrawiał Mariusz z kanału Marioland. Trzymajcie się, pa pa!